Dzisiaj chciałbym zaproponować, abyśmy skierowali naszą uwagę na fragment, który jest oparty na Ewangelii według Jana, rozdziału 4. Będzie to dzisiaj nasz podstawowy fragment, na którym chcemy oprzeć rozważanie. Zapewne ci, którzy znają dobrze Ewangelię, wiedzą, co w 4 rozdziale Ewangelii Jana się znajduje, nawet może nie otwierając Pisma Świętego. Mianowicie jest tam opisana pewna rozmowa, którą Jezus przeprowadził z niewiastą samarytańską. I jest to widocznie wyjątkowa rozmowa. Ktoś ją musiał Janowi zrelacjonować. Nie wiem, czy to był sam Jezus, czy może ta kobieta kiedyś spotkała się z Janem i opowiedziała mu tą historię. A być może oni od razu właśnie w związku z tym, że efekty tej rozmowy były niezwykłe, sami pytali, co się stało, jak to się stało, że taka duża grupa ludzi z tej wioski przybyła do Jezusa. A więc być może to też na bieżąco już się wszystko wyjaśniło. Prawdopodobnie jest to dużo prawdopodobne, że tak mogło być. W każdym bądź razie tą rozmowę, jej główne wypowiedzi są zapisane, a my możemy czytać i chyba tak nie będzie to za duże słowo, gdy powiem i podziwiać. Nie tylko naszego Pana, ale także te, w jaki sposób ta kobieta się zachowywała i jak zareagowała i jak potrafiła wyciągać też właściwe wnioski z tego wszystkiego, co jej się wydawało się dla niej, być może na początku, kiedy tam się rano obudziła, że to będzie kolejny zwykły, szary dzień, a jednak nie. Był to w jej życiu dzień wyjątkowy. Otwórzmy zatem Ewangelię Jana, rozdział 4 i przeczytajmy fragmenty, na bazie których będziemy chcieli później rozwinąć myśli. Czytam może od wersetu 3. Mowa o Jezusie. Opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, by nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, studnia jest głęboka. Skądże wiesz, więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Może na początek tyle wystarczy. A więc dowiadujemy się o takiej, wydawało się, dosyć prozaicznej sytuacji, w której znalazł się Jezus. Oto on, uczniowie na tyleż mieli szacunku dla swego mistrza, przewodnika, że powiedzieli mu, mistrzu, ty sobie tu odpocznij, usiądź sobie, my idziemy, tam dokonamy zakupów i do ciebie wrócimy. No i tak też się stało, Jezus siedział przy tej studni.
Był spragniony, woda blisko, ale nie ma możliwości za bardzo się tej wody napić. Ale oto idzie kobieta, która może Jezusowi pomóc. Ale jest też i problem. Tak? Tym problemem było to, co tutaj żeśmy przeczytali, mianowicie Żydzi nie obcują z Samarytanami. Były pewne uprzedzenia, które powodowały, że gdy Pan Jezus poprosił tą kobietę o wodę, to ona tak jakby stanęła jak wryta, zdziwiona, co to się dzieje, że ten Żyd prosi ją, Samarytankę, o wodę. Ja nie wiem, co Jezus, czy miał na czole coś napisane, że on jest Żydem, czy może sposób mowy od razu go zdradził. Ja powiem swoje doświadczenie, miałem możliwość być w Izraelu raz w życiu, ale tak mi się wydaje, że kilku nas tam było w grupie, że potrafiliśmy znakomicie rozpoznać, kto jest Żydem, a kto Arabem. Tak? Że jakoś inaczej ci ludzie wyglądają. Oczywiście też są pewne różnice zwykle w ubiorze, ale tak jakoś to nie sprawiało nam specjalnie trudności, żeby ocenić. No i być może też jakieś takie cechy zewnętrzne spowodowały, że ta kobieta od razu wiedziała, że ten oto podróżnik, ten co tam siedzi, to jest Żydem. No i rozpoczęła się rozmowa od tego zdziwienia. Jakże to? Przecież Żyd to choćby najbardziej był spragniony, to on będzie siedział i nie ma mowy o tym, żeby taka prośba padła. A ty? Jeszcze kolejny problem, prawda? No bo przecież ją kobietę, prawda? No mężczyzna tak jakby ją zaczepiał, jakby ją podrywał, to był chyba nie tak w tamtym czasie. W każdym bądź razie na pewno w relacjach z Samarytankami. A jest też ciekawe poznać, skąd to się wzięło w ogóle, taka niechęć, nienawiść. No i tutaj mamy pewne fragmenty Pisma Świętego, które nam pozwolą to zrozumieć. I chciałbym poprosić teraz was, abyście odczytali następujące fragmenty. Pierwszy to będzie Druga Królewska, 17 rozdział, 33 i 34 werset. Ja tam was poprosiłem, ale zdaje się, żeby usłyszeli ci, którzy nas ewentualnie słuchają przez internet, no to chyba ja będę musiał przeczytać. Chyba, że ktoś tutaj stanie przy mikrofonie, to bardzo proszę. Będę zadowolony, gdy ktoś z młodych tutaj stanie. Druga Królewska, 17 rozdział i werset 33-34. Bardzo proszę. I czy jest ktoś chętny? Proszę bardzo. 33 i 4, tak? Tak jest. Czcili więc Boga, ale służyli także swoim Bogom według zwyczaju tych ludów, z których zostali uprowadzeni do niewoli. I aż po dziś dzień postępują według dawnych zwyczajów. Nie czczą więc Pana i nie postępują według Jego ustaw i Jego praw, według zakonu i według przykazania, jakie Pan nakazał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael. Tak, i jeszcze 41 werset, proszę. I tak te narody oddawały cześć Panu, ale służyły też swoim bałwanom. Również ich synowie i wnuki postępują tak, jak postępowali ich ojcowie aż do dnia dzisiejszego. Dziękuję bardzo. Tu jest oczywiście mowa o Samarytanach w tym fragmencie. Samarytanie to był pewien lud, który powstał jakby z takiej mieszanki różnych ludzi, z różnych grup etnicznych, którzy zostali sprowadzeni na teren Królestwa Izraelskiego Północnego w czasach Asyryjczyków. Gdybyśmy czytali księgę królewskie, Samuelowe, królewskie, tam byśmy się dowiedzieli o tych historiach, kiedy państwo izraelskie podzieliło się na dwie części i najpierw Królestwo Północne, a potem także to Królestwo Południowe upadły. To pierwsze północne właśnie zdobyli Asyryjczycy. No i tam po uprowadzeniu Izraelitów powstała taka mieszanka tych różnych narodów,
A charakterystyka religijna właśnie tych ludzi była przeczytana przed chwilą. A więc nie można Panu Bogu częściowo służyć, a częściowo jakimś i obcym bogom, więc tam komentarz był taki, że nie czczą Pana Boga, prawda? Był to w sumie lud pogański w czasach, kiedy te słowa były zapisane. I jeszcze taki epizod miał miejsce, który myślę, może to nawet nie epizod, ale po prostu dosyć istotne zdarzenie między tymi dwoma grupami ludzi miało miejsce w czasach, kiedy Izraelici powrócili z niewoli babilońskiej, czyli kilka wieków upłynęło. I w niewoli babilońskiej w Księga Ezdrasza podaje nam takie sprawozdanie właśnie dotyczące wzajemnych relacji pomiędzy Samarytanami a Izraelitami, Judejczykami w czasach powrotu z niewoli babilońskiej i w czasach, kiedy odbudowywano świątynię izraelską, prawda? I czytamy tutaj 4 rozdział, przeczytam od wersetu 2. Przystąpili do Zerubabela, do Jeszuły i do naczelników rodów i rzekli do nich: będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego, tak jak wy, i składamy mu ofiary od czasów Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. Lecz Zerubabel, Jeszua i pozostali naczelnicy rodów z Izraela odpowiedzieli im: nie godzi się, abyście wy razem z nami budowali świątynię Bogu naszemu, gdyż my sami budować będziemy dla Pana, Boga Izraela, jak nam nakazał Cyrus, król perski. Odtąd tubylcy studzili zapał ludu judzkiego i odstraszali go od budowy. A więc to oczywiście było związane z tym, że ci, którzy powrócili, chcieli zachować czystość wiary. To byli ludzie poświęceni Panu Bogu. No ale to wywołało już taką otwartą niechęć wśród tubylców, którzy wcześniej zapewne też nie byli zadowoleni, że Żydzi wracają. No a kiedy już wrócili, no to chcieli jakby ich zdominować właśnie biorąc udział w odbudowie świątyni. Gdy to się nie udało, no to już taka jawna wrogość się pojawiła. Zniechęcali, przeszkadzali, wyśmiewali. No a Żydzi oczywiście po pewnym czasie też nie pozostawali dłużni i niechęć narosła. Myślę, że dzisiaj też żyjemy w społeczeństwie, gdzie takie uprzedzenia kulturowe, narodowościowe mają miejsce. Jezus tego w ogóle nie uznawał. Dla niego liczył się człowiek, tak? Niezależnie, czy to był mężczyzna, kobieta, bogaty, biedny, religijny, czy to faryzeusz, czy nie faryzeusz. On w zasadzie nawet nigdy, ja przynajmniej nie czytam w Ewangelii, żeby kiedykolwiek pytał: a ty to kto jesteś, do jakiej grupy religijnej należysz. Liczył się człowiek, prawda? Liczyło się, żeby pozyskać go dla Boga i zdobyć jego serce dla przekonania prawdziwego, że Jezus jest Mesjaszem, że Pan Jezus jest Zbawicielem. No i to jest pierwsza nauka, myślę, którą od Jezusa z tej historii możemy się nauczyć. Traktuj każdego człowieka z życzliwością. Drodzy, jak czujecie się, gdy ktoś poprosi was o jakąś przysługę? Jezus poprosił tą kobietę o to, by mu podała kubek wody. Jak wy byście zareagowali? Żaden problem. Czy ktoś jeszcze by to jakoś inaczej skomentował? Co taka prośba, jakie rodzi myśli? No? Ja ostatnio kupowałem nowe meble, pochwalę się, do swojej kuchni.
stare zostały wyrzucone, ale pomyślałem sobie o tych starych, że no one jeszcze mogłyby mi służyć jako miejsce na słoiki w piwnicy, żeby tam mieć magazyn. I tak sobie pomyślałem, ale będzie mi do nich brakowało blatu. Poproszę tego pana, u którego meble zamawiałem, czy nie ma jakiegoś starego, zdezelowanego blatu, może by mi akurat na te słoiki tam się przydał do piwnicy. I napisałem mu SMS-em. I rzeczywiście na drugi dzień, kiedy przyjechała ekipa do montowania mebli, okazało się, że był blat i to prawie, że nowy, prawda, bez jakichś takich uszczerbek. No i miałem możliwość podziękować za taką przysługę i tak jakby chociaż nigdy tego człowieka nie widziałem, rozmawiałem z nim, z szefem tylko telefonicznie, to jest jakby taka wdzięczność w sercu dla tego człowieka, że to tak potraktował i życzliwie, bezproblemowo tą moją prośbę załatwił. Ja myślę, że w każdej sytuacji, jeśli spotykamy się z życzliwością drugiej osoby i z naszej strony też ta osoba widzi, że może pomóc, to dla człowieka otwartego na wpływ Ducha Świętego to budzi pewne zadowolenie, radość. I Pan Jezus też chciał osiągnąć u tej kobiety, która prawdopodobnie miała problemy z ludźmi. Tak? Ona nie czuła się zbyt komfortowo nawet we własnej wiosce, w której mieszkała. A skąd my to wiemy? No, pierwsza informacja to później, kiedy się coś więcej dowiemy na temat jej życia rodzinnego, to jest pierwsza taka wskazówka. A druga wskazówka to pora, o której ona po tą wodę przyszła, bo według sprawozdania biblijnego ona zjawiła się przy studni o godzinie, która to była godzina? Około 6. To nie znaczyło, że przyszła wcześniej rano, ale to oznaczało, że przyszła w samo południe, bo tam godziny od naszej właśnie 6 rano się liczyło, a więc 12 godzin, 6 plus 6 to 12 godzinę nam daje, a więc przyszła w momencie, gdy słońce było w zenicie, a więc upalna pora dnia, więc to wskazywało, że prawdopodobnie, żeby tam nie spotykać się z ludźmi, przybyła w takiej właśnie porze. A tu ktoś ją zaczepił i to z takim jakby zaufaniem, a to jeszcze Żyd. No więc rozpoczęła się rozmowa. Ale Pan Jezus bardzo umiejętnie i szybko skierował tą rozmowę na tory duchowe, bo mówi, a wiesz, a ty mnie nie znasz, a ja coś mam wyjątkowego, co jakbyś ty wiedziała, co to jest, to sama byś ty mnie poprosiła, nie musiałbym ja ciebie prosić. No i oczywiście chodziło o wodę życia. W zasadzie to chodziło o samego Jezusa, o Jego naukę, która dla spragnionych ludzi prawdy o Bogu, spragnionych Boga, spragnionych dobrej nowiny o Bogu, Ewangelii jest jak balsam, prawda? Ta woda życia jest wodą, która naprawdę zaspokaja najgłębsze pragnienia ludzkiej duszy. I Jezus miał coś takiego właśnie do zaoferowania tej kobiecie. Być może nie od razu ona to zrozumiała, a być może po prostu tylko była taka gra słowna, rozmowa, w której ona mówi: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. No i wtedy Jezus proponuje jej coś takiego. Idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałeś. Rzekła mu niewiasta, panie, widzę, żeś prorok. No, życie tej kobiety, nie znamy szczegółów, ale mieć 5 mężów,
to już prawdopodobnie ten szósty nie chciał się z nią żenić, bo mówi, kto wie, co się ze mną stanie, czy mnie nie porzuci, czy nie umrę, jeśli tamci wcześniej poumierali. Więc no tak to było, prawda? I to może troszkę tak jak z pewną kobietą o imieniu Tamar, gdzie Juda miał synów i ci synowie po kolei umierali, prawda? To już najmłodszego nie chciał Tamar oddać, chociaż według prawa powinna mu być oddana jako za żonę. No ale obawiał się, że to może jakaś kobieta czarownica albo coś takiego, prawda? No i tutaj też właśnie taka prawdopodobnie tej kobiecie mogła taka opinia towarzyszyć. Ale była to zraniona, taka jakby przez społeczeństwo odrzucona osoba o szczerym sercu i bystrym umyśle. Bo wniosek, jaki wyciągnęła, był celny, prawda? Mówi, panie, widzę, żeś prorok. Ta rozmowa prawdopodobnie była dłuższa, gdy ona nabrała przekonania, że Jezus jest prorokiem, dlatego że w wersecie 29 czytamy: chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? A więc tam wszystko, co uczyniłem, świadczy o tym, że to więcej tam musiało być szczegółów. Być może ta kobieta na początku chciała jakby też sprawdzić, kto to z nią rozmawia. Ale gdy Pan Jezus jej to tak szczegółowo mówił, może o takich rzeczach, które tylko ona sama wiedziała, no to wniosek był jeden. To nie jest zwykły człowiek. To musi być osoba, której Bóg pewne rzeczy mógł tylko objawić. Panie, widzę, żeś prorok. No i teraz staje się od razu teologiem ta kobieta. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. No to gdzie jest prawda? Na której górze? Kto ma tą prawdę? Nie? Wydaje się też, że kobieta celowo jakby zmieniła kierunek rozmowy, aby uniknąć może dalszych szczegółów związanych z życiem, które może nie było dla niej takie udane w jej opinii. No, ale oczywiście ja też to zauważam, że nieraz ludzie, którzy mają jakieś problemy, to takie duchowe, to często uciekają w jakieś takie teologiczne niuanse, żeby wykazać, że z jednej strony się interesują Słowem Bożym, ale że ono jest trudne, jak to zastosować, jak to zrozumieć, a tak naprawdę to tak niekoniecznie myślą. I Jezus bardzo ogólnie odpowiedział na jej to pytanie, bo powiedział tak: wy jako Samarytanie czcicie to, co nie znacie. My, Żydzi, czcimy to, co znamy. Czyli jasno jej powiedział, ale też szczerze, że jeśli chcesz dowiedzieć się prawdy o Bogu, to Izraelici są tym ludem wybranym, gdzie Bóg powierzył im wyroki Boże. A więc jednoznacznie się tutaj wypowiedział. Ale powiedział jej niezwykle cennego, coś cennego. Dla Pana Boga liczy się człowiek. Nie liczy się, z jakiego ludu pochodzi, nie liczą się jego przodkowie, kim byli. Nawet nie tak bardzo istotne jest, jak wyglądało jego życie, ale liczy się jego wnętrze, liczy się jego serce. I jest powiedziane, Jezus wypowiedział takie słowa. Werset 23. Nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i prawdzie. A więc ani nie góra Garizim, ani o dziwo Jerozolima i Góra Świątynna, to nie jest ważne.
Ważne jest, żeby czcić Boga zgodnie z prawdą, którą On objawia, zgodnie z Jego wolą. I jest powiedziane coś więcej. Bóg takich ludzi, co? Szuka, tak. Jezus być może specjalnie powiedział uczniom, nie wiemy, to jest trochę do myślenia, ale wiemy, że były sytuacje, że Jezus specjalnie szedł daleko, żeby spotkać się z kimś, z jedną osobą. Nie wiem, czy znacie taki przypadek, ale inna kobieta, to była Syryjka, Fenicjanka, która miała chorą córkę. Ona prosiła Jezusa, w zasadzie to wchodziła, wołała za Nim, Jezus, zlituj się nade mną, nad moją córką. To Jezus tam specjalnie poszedł gdzieś w okolice Tyru, Sydonu, żeby spotkać tą kobietę i udzielić swoim uczniom szczególnej nauki. A tutaj drugi taki przypadek, prawda, gdy Jezus właśnie mówi, Ojciec takich szuka. Ja też takich ludzi szukam. Jestem gotów wiele uczynić, by taką osobę odnaleźć i przyprowadzić do Boga. No i teraz kolejny bardzo cenny wniosek, który ta kobieta wyciąga i można powiedzieć, to było coś, co tamtych ludzi interesowało, bo mówi tak, wiem, werset 25, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Samarytanom nie była obca nauka o pojawieniu się Zbawiciela Mesjasza. Miał to być wielki nauczyciel. Rzeczywiście, to była prawda. Mało tego, możemy powiedzieć, że Samarytanie mieli nawet pod pewnym aspektem lepsze zrozumienie dzieła Mesjasza niż Żydzi w tamtym czasie. Bo Żydzi, mówię teraz ogólnie, oczekiwali Mesjasza jako kogo? Jako króla. I co on miał zrobić? Przede wszystkim wyzwolić ich od niewoli rzymskiej, prawda? To była ich wizja na Mesjasza. A popatrzcie, co tutaj jest powiedziane o Samarytanach w wersecie 42. Mówili do niewiasty, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. Tak? Czyli ci Samarytanie traktowali Jezusa nie jako Zbawiciela Żydów, nie jako Zbawiciela Samarytan, ale posłanego jako zbawcę dla wszystkich ludów. No, to było coś, co w tamtym czasie Żydzi raczej trudno mieli to zaakceptować, że Jezus, Mesjasz jeszcze do kogoś należy, jak tylko wyłącznie do nich. A Samarytanie, zwłaszcza gdy Jezus tam przebywał jeszcze dłużej, bo został wśród nich, właśnie do takiego przekonania doszli. Ale jeszcze wróćmy do tego, bo tutaj mamy teraz naukę do odebrania od tej kobiety. Przyszła po wodę, ale wody do domu nie przyniosła. Ale za to przyniosła do swej wioski wspaniałą wiadomość. Coś niezwykłego dzisiaj się w moim życiu stało. Z kogoś spotkałam i ten ktoś to tak mi się wydaje, że to... Nieprawdopodobne, ale to mi się tak wydaje, że to jest chyba Chrystus, samego Chrystusa spotkałam. Chodźcie, zobaczcie, no sami osądźcie, bo ja aż w to uwierzyć nie mogę. No i tak była, musiała być w tej kwestii przekonująca, że cała ta wioska w zasadzie przez nią została przyprowadzona do Jezusa. No, chciałbym być takim misjonarzem jak ta kobieta. No a uczniowie co? Uczniowie, werset 27 mówi, w tej właśnie chwili, czyli gdy ona odchodziła, przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Mówię, typowi Żydzi. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz, albo o czym z nią rozmawiasz. Przemilczeli tą sytuację. Niewygodnie im było pytać o to Jezusa Chrystusa, tak?
No i mówią mu dalej, werset 35. Tymczasem jego uczniowie prosili go, mówiąc: Mistrzu, jedz. Przygotowali widocznie coś do jedzenia, jedz. Ale on mówi: ja mam pokarm do jedzenia, którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą: czy kto przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich: moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła. Czy wy nie mówicie: jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje. Co oni mogli zobaczyć, gdyby tak podnieśli dalej i popatrzyli? Podnieście oczy swoje. Tam już ludzie się pojawili, tak? Którzy wychodzili z wioski. I mówi: podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Być może to była też pora żniw jakiś tam, no nie wiemy tu dokładnie. Już żniwarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwarz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza że się przysłowie: inny sieje, a inny żnie. Co Pan Jezus w tym momencie zrobił? Zasiał? Czy zebrał? Możemy powiedzieć, że zasiał. Jeszcze tam nie został zorganizowany zbór chrześcijański, prawda? Ale to był taki wspaniały siew. Już tam miał swoich uczniów w tej miejscowości. A pytanie, a kto zebrał? Jest takie sprawozdanie w Dziejach Apostolskich. Chcecie przeczytać? Dobrze, przeczytamy. Dzieje Apostolskie sobie otwórzmy, bo tego tekstu nie mam przygotowanego, ale widzę, że już wiertujecie, no to odnajdziemy. Dzieje Apostolskie, już za chwilkę podam dokładnie, gdzie to jest opisane. No i coś mi się te karteczki troszkę zapodziały. Tak, to jest 8 rozdział Dziejów Apostolskich. Czytam od wersetu 4. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, to jest mowa o tych, którzy uciekli z Jerozolimy w wyniku prześladowania Szczepana. No i to prześladowanie rozszerzyło się też na innych. Więc niektórzy opuścili Jerozolimy, mowa tutaj o wierzących. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowione. I było wiele radości w owym mieście. I werset 14. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana. Więc popatrzcie, Samarytanie to była ta grupa etniczna, która w takiej większej zbiorowości przyjęła chrześcijaństwo. To była pierwsza grupa. To nawet nie Żydzi, prawda? Żydzi to niektórzy, tak, owszem, była ich spora liczba, ale to tak jakby to przesiani przez sito, prawda? A tutaj taką zwartą grupą, która pierwsza przyjęła chrześcijaństwo, to byli właśnie Samarytanie. To był siew Jezusa, wtedy z tą kobietą. To były inne oznaki życzliwości, które Samarytanie mogli usłyszeć i o których mogli rozmawiać, które wskazywały, że Jezus nie jest dla nich nieprzychylny, wręcz przeciwnie, z czułością o tych ludziach myśli. Pamiętacie historię o miłosiernym Samarytaninie? To była historia prawdopodobnie prawdziwa, która się zdarzyła, o człowieku, któremu nie pomógł ani lewita, ani kapłan, a oto pogardzany Samarytanin nie tylko, że pomógł,
ale jeszcze swoją sakiewkę otworzył, co jest zwykle dużo trudniejsze dla ludzi, prawda? On otworzył swoją sakiewkę, żeby zaopiekować się tym właśnie człowiekiem chorym. No, jeszcze historię warto wspomnieć tego 10 trędowatego spośród 10 Samarytanina. I Jezus tak przemówił do Żydów, a co to, nie 10 zostało uzdrowionych i ten cudzoziemiec przyszedł mi podziękować, a gdzie ci prawowici Żydzi? Tak jakby z pogardą się odniósł do Samarytanina, ale to nie była pogarda, to było wywyższenie wdzięczności tego człowieka, który wiedział, że należy podziękować i oddać chwałę Bogu. I do Samarytan to docierały te informacje. Filip, natchniony Duchem Świętym, z Bożym błogosławieństwem, pełnił tam swoją służbę i otwarły się drzwi dla Ewangelii. To było coś niezwykłego. A wszystko rozpoczęło się od rozmowy, można powiedzieć, przy studni. Jezus i kobieta. Czyż nie wspaniała historia? Także, drodzy, nauka dla nas. Mnie się wydaje, że taką podstawową nauką to jest to, abyśmy dostrzegali szanse, które Pan Jezus nam daje, aby rozmawiać z kimś na tematy duchowe. Nie odkładajmy takich możliwości może na jutro czy na pojutrze, bo to znaczy, że może już nigdy nie być szansy. Jeśli pojawia się szansa, starajmy się ją wykorzystywać, aby Słowo Boże głosić. Być może nie będziemy to robili w tak umiejętny sposób, jak to Pan Jezus zrobił. Nie zawsze nam to tak wyjdzie. Czasami być może ktoś nie przyjmie nas w ten sposób, tego słowa, tak jak to ta kobieta przyjęła, ale będziemy się uczyć. W kolejnym doświadczeniu może będziemy już lepsi. No a w końcu możemy też ze Słowa Bożego się uczyć. No i wtedy będziemy jakby coraz bardziej umiejętni w tym, aż kto wie, może dopiero w niebie dowiemy się, jak nieraz zwykła rozmowa mogła zapoczątkować łańcuszek różnych wydarzeń, które wielu doprowadziło do przyjęcia dobrej nowiny Ewangelii Zbawienia. Niech Bóg da nam takie dobre doświadczenia, niech da nam chęci, niech da nam taką miłość do bliźniego, jaką właśnie miał Pan Jezus, nasz Zbawiciel, który w każdym człowieku, nawet tym takim właśnie przez innym, może pogardzanym, na którą to osobę inni nie zwracali uwagę, a właśnie Pan Jezus zwracał i dostrzegał w nich dzieci Boże godnych Ewangelii, godnych zbawienia. Niech Bóg nam dopomoże, abyśmy my takimi ludźmi byli. Amen.